rano, siema, siem. O, jakiś pocisk już mnie trafił. Dzisiaj taki krótki filmik o tym, co u mnie słychać. Oczywiście o sprawach związanych z kanałem. Więc chcę wam się pochwalić, że byłem w salonie HD i widziałem pana Amerykę. No i wygląda rzeczywiście jak nie Harley trochę. Wygląda jak rasowy turystyk. I mogę wam powiedzieć, że prawdopodobnie nie będzie problemu z tym, żeby się nim przejechać. Także jeżeli ktoś jest, ma chrapkę na to, żeby się przejechać Pan Ameryką, to może się po długim weekendzie wybrać. Myślę, że od razu po długim weekendzie nie będzie dostępna. Jeszcze może nie będzie zarejestrowana. Ale można próbować. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jestem mega szczęśliwy, że w końcu skończył się ten wiatr, który mnie dobijał w ostatnich dniach. Nie jeździłem praktycznie wcale motocyklem. Miałem jedną fajną przejażdżkę z Carlosem. Siema Carlos, pozdrawiam. Pojechaliśmy sobie do pod Olsztyn, tam do sam. Zobaczyliśmy sobie jeden zameczek i tak naprawdę pojechaliśmy na kawę nad taką, jak to jest, Złoty Potok chyba, tam te pstrągi można sobie zjeść. Więc to był jeden taki mój wypad, ale dawno się nie widzieliśmy, można powiedzieć, i gadaliśmy przez całą drogę na interkomach, więc nie był to czas na to, żeby coś tam nagrywać. No i najważniejsza rzecz, o której chciałem powiedzieć, to to, że bardzo podoba mi się Fatboy i na jutro jestem umówiony na 12 na jazdę próbną, więc niedługo na kanale zobaczycie pewnie jakąś moją jazdę testową i pierwsze wrażenia. No dodatkowo jeszcze mogę tylko powiedzieć, że zamontowałem sobie uchwyt na telefon i trochę to będzie może zagracało widok na filmikach, ale jak jechałem z Carlosem w tą traskę, to po prostu nawigacja się przydaje, a z racji, że uwielbiam nawigację od Google'a, tak naprawdę Google Maps, to zdecydowałem się na uchwyt na telefon i będę musiał sobie jeszcze tylko ogarnąć ten oto kabelek, żeby go podłączyć sobie konkretnie, ale to na spokojnie. No i wyciągnąłem jeszcze już letnią kurtkę, z którą jest, wiąże się pewna zabawna historia. Kumpel Gekon mi ją po prostu kiedyś mu ją pożyczyłem, po czym wrzucił ją gdzieś do jakiegoś zakamarku, do jakiejś szafy, gadzisko wstrętne, i zarzekał się, że mi ją oddał, a mi w tym czasie też ukradli samochód służbowy. No i tak się ostro zarzekał, że stwierdziłem, że ta kurtka była w samochodzie służbowym i została, że tak powiem, gwizdnięta razem z samochodem. No ale po około 2 latach okazało się, że jednak wisi u niego w szafie i z pokorą zadzwonił do mnie i mi ją oddał. A co do samej kurtki, to polecam na 20 plus temperaturę, ponieważ ona jest, ma, jak to się mówi, skóra perforowana chyba, o ile dobrze pamiętam. Na letnie dni jest po prostu mega fajna, bo daje naprawdę dobrą ochronę. Są wszystkie podłokietniki, jakieś tam na plecy również ochraniacze. A jest naprawdę w niej chłodno. Więc polecam tą kurteczkę. No i wygląda też spoko. Revit Steward R, o ile dobrze pamiętam. Tak się nazywa, jakby ktoś był zainteresowany, to sobie możecie zobaczyć.
są dwie opcje, albo jest bez tej skóry perforowanej, czyli cała taka jakby skóra, albo z tymi dziurkami, które zarąbiście wentylują. No i co? Następny filmik prawdopodobnie będzie z pierwszych wrażeń z jazdy bestią, na której jeździł Arnie w Terminatorze. No oczywiście wiadomo, że to nie jest ten sam motocykl, ale te kapcie szerokie i ta felga i cała ta masa i 114 cali silnik, to na pewno będzie mega fan dla mnie, więc niedługo na pewno będę się podniecał jadąc tym motocyklem. Dzisiaj dzień dziecka, ale jak będziecie oglądać ten filmik, to już raczej będzie po. Mimo to wszystkiego najlepszego, duże dzieciaczki. Sprawdźcie sobie jakiś prezencik do waszych maszynek. Elo.